Rozmowa niezależna, Jacek Sobola, witam Państwa. Dzisiaj naszym gościem jest poseł Przemysław Wipler. Kłaniam się, dzień dobry. Dzień dobry. Pierwsze pytanie, panie pośle, będzie takie skandaliczne, tendencyjne, że w zasadzie powinien pan od razu wstać, stąd wyjść obrażony i tak dalej. Co to jest dla pana honor? Jak pan definiuje to pojęcie honoru? To jest jedno z takich pojęć, które są dla, powinny być dla osoby, która zajmuje się sferą polityki istotne. To jest kwestia dotrzymywania publicznie przyjętych postanowień, złożonych publicznie przyrzeczeń. Pan podczas wyborów na Twitterze, zdaje się, czyli publicznie, zadeklarował, że jeżeli miałby pan odchodzić z PiS-u, to pan złoży mandat. To jest bardzo nieprecyzyjne przytoczenie tego, co mówiłem. Ja powiedziałem, że nigdy nie pójdę, ja też nie pamiętam dokładnie, jak tam było napisane, ale powiedziałem, że nie pójdę nigdy tą drogą, którą poszła Joanna Kluć-Grostkowska, Paweł Poncyliusz, wiele innych osób, które odchodziły z Prawa i Sprawiedliwości. I ja mówiłem, że jeżeli pomylę się co do mojej oceny tego, czym jest Prawo i Sprawiedliwość, to złożę mandat. I w tym zakresie ta sytuacja się nie zdarzyła, ona się nie wypełniła, ponieważ ja uważam, że Prawo i Sprawiedliwość jest w chwili obecnej podstawową nadzieją dla olbrzymiej liczby Polaków. Jarosław Kaczyński jest olbrzymią nadzieją dla olbrzymiej liczby Polaków, ale Jarosław Kaczyński i Prawo i Sprawiedliwość nie wystarczą, by zmienić Polskę, i jest potrzebne znalezienie formuły dla obecności olbrzymiej liczby osób, które chcą zmieniać z Prawem i Sprawiedliwością Polskę, ale nie w ramach Prawa i Sprawiedliwości. Ja w przeciwieństwie do tych osób, i ta dyskusja, która dotyczyła rezygnacji mandatu, dotyczyła tego, tej nielojalności, którą część polityków Prawa i Sprawiedliwości przejawiała. Ja nie atakowałem i nie będę atakował Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego i nie będę budował swojej nowej drogi politycznej na zasadzie opozycyjności w stosunku do głównej partii opozycyjnej, właściwie jedynej partii opozycyjnej. A tam pan jasno napisał, że jeżeli pan będzie się rozstawał z PiS-em, to pan odda mandat. Ja powiedziałem, że jeżeli... Panie pośle, bo zrobimy tutaj pauzę, pójdziemy do komputera, ja panu pokażę ten spis. Bardzo proszę. Moje. Dobra, bardzo przerywamy, zaraz wracamy do rozmowy. Bardzo proszę. Niepoważnie, bo to nie ma co... Sprawdziliśmy, wracamy do rozmowy. Co sprawdziliśmy? Sprawdziliśmy, jaka była sekwencja tych wpisów. Ona była jaka taka, była końcówka tej dyskusji, tak, szerokiej dyskusji. Jaka była sekwencja, i tam było tak, że... Tylko żebyście się tam nie zachowali tak jak Joanna Kluć-Grostkowska, a Poncyliusz, na co pan odpisuje: gdybym się pomylił, w co wątpię, to złożę mandat. Tak. Gdybym się pomylił co do tego, co czym, to jest, prawo, czym jest Prawo i Sprawiedliwość. Gdybym się pomylił co do tego, kim jest Jarosław Kaczyński, gdybym uznał, że to są moi wrogowie polityczni, ludzie, z którymi chcę walczyć. Przepraszam, czyli pan się nie pomylił, no ale jednak pan z PiS-u się depisuje. Tyle, że bardzo wiele się zmieniło. Prawo i Sprawiedliwość, do którego ja wstępowałem, to była partia, która miała za sobą praktykę rządów, podczas których obniżała w Polsce podatki, zlikwidowała trzeci próg podatkowy, obniżyła składkę rentową z 13 do 6%, zaniechała poboru podatku od spadków i darowizn, czyli podatku od wdów i sierot. To była partia, której w wymiarze gospodarczym rządy były okresem dobrych przemian, dobrych zmian. Zmian dobrych dla Polaków. A w chwili obecnej pan mamy... powiedzieć, że pan nie wiedział o tym, że PiS jest formacją... wysokich podatków, nowych danin publicznych. Kiedy pan się zorientował, że pan tam nie pasuje i że pan musi odejść? To nie jest kwestia, że ja nie pasuję do Prawa i Sprawiedliwości. To jest kwestia tego, że samo Prawo i Sprawiedliwość, sam Jarosław Kaczyński nie wystarczą, żeby zmienić Polskę. No to jest taki Jarosław pomoc, Kaczyński, pan powtarza teraz Jarosław sobie, Kaczyński, i... Jarosław Kaczyński, Prawo i Sprawiedliwość musieliby wygrać wybory jak nikt dotychczas w Polsce. Nie wyobrażam sobie wspólnych rządów z Polskim Stronnictwem Ludowym i nie wyobrażam sobie, żeby Jarosław Kaczyński, Prawo i Sprawiedliwość przebiło sufit 41%, którego kiedyś dotknął Leszek Miller. I wtedy Leszek Miller, pomimo tak gigantycznego poparcia,
musiał prosić o wsparcie, o bycie ale razem w koalicji. Ale się zgadza z takim hasłem, że nie ma wroga na prawicy, tak? Oczywiście, że nie ma. Problemem Polski, problemem Polaków jest w chwili obecnej rząd Donalda Tuska i Polskiego Stronnictwa Ludowego. I no ja nigdy nie będę atakował Prawa i Sprawiedliwości, nie będę atakował Jarosława Kaczyńskiego. Mogę polemizować z konkretnymi rozwiązaniami, ale z konkretnymi projektami. Pana, że pan wychodzi i tak dalej, czy to jest wzmocnienie PiSu, czy osłabienie PiSu? To jest sytuacja... Wzmocnienie prawicy, czy osłabienie prawicy? Ja nie pasuję do Prawa i Sprawiedliwości, takiego, jakie on w tej chwili obecnej chce być i jakim się prezentuje. Nie pasuję do takich projektów, jak Narodowy Program Zatrudnienia. Nie pasuje do podnoszenia podatków, do tego, żeby od każdego Polaka średnio zarabiającego zabrać 100 zł więcej z jego pensji na nową daninę publiczną, która zostanie przez jakiś tam urzędników wydana na tworzenie nowych miejsc pracy. Nie wierzę w tego rodzaju rozwiązania i forsowanie tego rodzaju rozwiązań bez przeprowadzenia poważnych konsultacji wewnątrz klubowych. Wielu moich kolegów było, nie będę wymieniał nazwisk, nie będę im sprawiał przykrości, ale byli zdziwieni, za czym głosowali, nie wiedzieli, za czym głosowali, nie wiedzieli, co jest w ramach Narodowego Programu Zatrudnienia. Ale ja rozumiem, że to, o czym pan mówi, co zgodnie z pana słowami spowodowało, że pan nie pasuje, tak? To było coś, z czym pan się zgłaszał. Pan wyczerpał wszystkie drogi, jakie istnieją możliwe, tak, w partii, żeby o tym powiedzieć, że pan się nie zgadza z tymi rozwiązaniami. Spotkałem się z wszystkimi osobami decyzyjnymi w naszej formacji, oprócz pana prezesa. Na spotkanie z prezesem Kaczyńskim czekałem przez 2 miesiące i chciałem wystąpić z odpowiednim wyprzedzeniem przed Kongresem Programowym Prawa i Sprawiedliwości, żeby nie zrobić czegoś takiego, co zrobił kiedyś Paweł Poncyliusz, który podczas Kongresu Programowego PiSu w Poznaniu powiedział: szkoda PiSu. To jest wielkie święto partyjne, kongres wyborczo-programowy. To jest bardzo ważne wydarzenie, które de facto zamyka ten sezon polityczny. Ja uznałem, że ten moment, to jest moment mojego wyjścia, jest w odpowiednio dużej odległości od tego kongresu, że ja nie będę musiał kontestować na bieżąco tego programu, który ma być ogłoszony podczas kongresu. 30 kwietnia, kiedy była nagrywana rozmowa z panem w tym studio, pan w tym studio deklarował, że pan z PiSu, też odpowiadając właśnie na to pytanie, że pan z PiSu nie odejdzie, że pan z PiSu nie odchodzi i tak dalej, i tak dalej. Robiłem, co mogłem. Robiłem, co mogłem, gadałem z najważniejszymi osobami w naszej formacji. Prawo i Sprawiedliwość prezentuje taką, jak ja, diagnozę tego, co się dzieje w Polsce. Tu się nic nie zmieniło, ale propozycje rozwiązań są inne niż te, które miało podczas kampanii wyborczej. Ja powiem, przypomnę panie redaktorze, co ja robiłem w trakcie kampanii wyborczej, jakie miałem wspólne konferencje na przykład z panią prezes Beatą Szydło. Mieliśmy konferencję w sprawie UE plus zero, czyli głębokiej deregulacji prawa gospodarczego. Mieliśmy konferencję w sprawie otwarcia dostępu do zawodów. Mieliśmy konferencje dotyczące reform polskiego systemu podatkowego. Na samym początku tej kadencji Prawo i Sprawiedliwość złożyło mojego autorstwa skargę do Trybunału Konstytucyjnego przeciw podniesieniu o 2 punkty procentowe składki rentowej przez Platformę Obywatelską i mówiłem w imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość w Sejmie, że ta podwyżka składki rentowej zabije 150 do 250 tysięcy miejsc pracy i mieliśmy w tym zakresie rację. I my zgłaszamy po 1,5 roku od tych zdarzeń sami projekt ustawy, która ma podnieść obciążenia pracy o 2,5% w słusznym czy celu. Czy to wystąpienie pana z PiSu to jest pana i tylko pana decyzja, czy pan był jakoś nakłaniany? To jest decyzja całego środowiska, z którego się wywodzę i które reprezentuję. Które... Wie pan, trudno mi sobie to wyobrazić. Co to znaczy całego środowiska? Całe środowisko przyszło do pana i powiedziało: Przemek, to słuchaj, są ludzie, musisz stamtąd to odejść. To są moi przyjaciele, to są ludzie, z którymi bardzo blisko współpracuję od wielu lat i ludzie, którzy pokładali nadzieję, że można w ramach Prawa i Sprawiedliwości zrobić wielonurtową. A to tak brzmi, dużo bardziej... jakby ci ludzie desygnowali pana do tych jestem, wyborów, Ja jestem liderem, który bardzo mocno współpracuje ze swoim zapleczem i to nie jest tak, że... Mówimy o Fundacji Republikańskiej? Mówimy o Fundacji Republikańskiej, o Stowarzyszeniu Ruch Republikański, który istnieje od 2 lat, o naprawdę dziesiątkach osób, z którymi w różnych formach, na różnych płaszczyznach współpracuję i ci ludzie mówią:
Przemek, wy nigdy nie przebijecie przy takiej formule uprawiania polityki tego szklanego sufitu. Po prawie 2 latach fatalnych rządów drugiej kadencji Prawo i Sprawiedliwość ma w sondażach mniej więcej tyle, ile dostało głosów w ostatnich wyborach. Jeżeli ktoś sprzedaje to jako wielki sukces, że rozsypuje się Platforma, że demobilizuje się elektorat Platformy, to jest w tym momencie bardzo daleki od postawienia diagnozy, że idziemy ku łatwemu zwycięstwu. Te wszystkie sondaże są funta kwaków warte i to bardziej polega na tym, że one są brane, tak wie pan, z sufitu i tak dalej. Ja o co innego pana zapytam. Ja znam zastrzeżenia moich kolegów do naszych tak zwanych wewnętrznych sondaży, tak, które miały nam dawać zwycięstwo na finiszu kampanii i część osób była przekonana, że idziemy po pewne twarde zwycięstwo. Znam też moich kolegów, którzy twierdzą, że to, co się wydarzyło w Rybniku, wcale nie było wielkim sukcesem, bo Prawo i Sprawiedliwość miało 28% głosów, dostał nasz kolega Bolesław Piecha, a w poprzednich wyborach parlamentarnych w tym samym okręgu mieliśmy kilka procent więcej. I to wszystko teraz, co pan mówi, to pan mówi zgodnie z tą definicją, jaką pan powiedział na początku, że pan nie będzie atakował PiS-u. Ale panie redaktorze, teraz się kwestia odwróciła. Tak jak są dużo mniej w stosunku do mnie agresywne media głównego nurtu, tak największe lanie, batę i łaźnie dostaje w mediach Wolnej Polski, w mediach niepodległościowych. Ależ tak? Gdzie tam? Jestem dla pana jak do rany przy uszy, a pan sobie takie zarzuty. No, no nie, odpytanie mnie z honoru i od tego rozpoczęcie, no z tego mówiłem, rodzaju wysokiego. To jest skandaliczne, tendencyjne pytanie i zaraz powinien po tym pan wstać i wyjść i tak dalej. Nie, żartujemy, spokojnie. No to jest tak, że i temu się pan przecież chyba nie dziwi, prawda? Teraz pan odbywa taki tour de Pologne po tych wszystkich mediach z tego kartelu medialnego trzeciej RP, czyli Agora, no tam to wszyscy. TVN i tak dalej. Tam pana prowokują, żeby pan coś powiedział na tego Jarosława. Prowokują mnie, żebym zaatakował Jarosława Kaczyńskiego, no żebym odciął się od Antoniego Macierewicza, żebym powiedział, skrytykował pracę zespołu zajmującego się wyjaśnieniem katastrofy smoleńskiej. Nie robię. Nie robię. I nie będę tego, to jest taktyka, nie będę tego robił. Czy pan nie, rzeczywiście... nie, ja bardzo wysoko sobie cenię moich kolegów z Prawa i Sprawiedliwości. Mam tam wielu przyjaciół, mam wielu znajomych i muszę powiedzieć, że od wewnątrz ta partia, ten klub parlamentarny bardzo zyskali w moich oczach. Ja myślałem, że w wielu aspektach ten mój kompromis z Prawem i Sprawiedliwością będzie musiał być zdecydowanie głębszy. Słyszałem, to nie jest tak, że pan po prostu zwyczajnie uważa najnormalniej w świecie, że nie wszystko, co jest dobre dla PiS-u, jest dobre dla Polski? Uważam, że nie wszystko, co jest dobre dla PiS-u, jest dobre dla Polski, tak. No widzi pan, jakie koło ratunkowe panu podałem? Tak, nie, bo to są takie kwestie. Ja uważam, że Prawo i Sprawiedliwość musi się głęboko wewnętrznie zmienić, jeżeli ma wziąć te 40 parę procent. I jeżeli my głosimy pewnego rodzaju postulaty, ponieważ na przykład atakowała Prawo, mówię cały czas my, to też się na tym łapie. Jeżeli Prawo i Sprawiedliwość się pytałem, dlaczego głosimy pewnego rodzaju postulaty, to mi mówiono, albo nas od strony gospodarczej z lewej strony nasi byli koledzy Solidarnej Polski atakują, którzy mówią, że wy jesteście tak naprawdę partia liberalna, partia, która obniżała podatki, ale głównie bogatym, i partia, która nie trzymała się hasła Polski Solidarnej, to ja rozumiałem tego rodzaju argumentację. Jeżeli później słyszę, że pewne postulaty są wciągane teraz na sztandar i mocno, mocno dowartościowywane, ponieważ może własną partię robić Solidarność i że może lider Solidarności być liderem politycznym, który chce robić projekt alternatywny dla Prawa i Sprawiedliwości, który będzie miał dużo bardziej takie socjalne oblicze i dlatego trzeba pilnować bardzo mocno tej flanki, to w tym momencie jakie jest rozwiązanie, żeby Prawo i Sprawiedliwość dowartościowało małych i średnich przedsiębiorców, by dowartościowało tych ludzi, którzy chcą więcej wolności gospodarczej, którzy chcą, żeby państwo polskie zabierało nam mniej pieniędzy. Z drugiej strony zacząć atakować rząd Donalda Tuska, nie za zbyt małą aktywność w tym obszarach, ale w tym zakresie, że to, co robi w chwili obecnej Donald Tusk, jest kompletnie sprzeczne z tym, co on obiecywał przed wyborami w 2001 roku, w 2005 roku, w 2007 roku i w 2011 roku. Wszystko prawda, święte słowa, tylko ja nie zgadzam się, nie potrafię zrozumieć tej logiki, która spróbuję ją wytłumaczyć. Według mnie polega na tym, że pan mówi tak, to jest zła władza, ta władza Tuska, tak, Platformy z PSL-em, to jest władza, która szkodzi Polsce,
Trzeba tę władzę jak najszybciej odsunąć od jakichkolwiek decyzji, bo będzie tylko coraz gorzej. I w związku z tym, że tak pan uważa i że tak pan głosi, no to pan występuje z PiS-u. Co de facto osłabia jedyną partię opozycyjną. To zadam panu to redaktorowi ja teraz pytanie. Czy zna pan jakichś ludzi, którzy są polskimi patriotami, nie lubią rządu Donalda Tuska, ale nigdy nie zagłosują na Prawo i Sprawiedliwość i na Jarosława Kaczyńskiego? Zna pan jakichś takich ludzi? Z peselami mam podawać? Zna pan? Istnieją tacy ludzie? Tak. Istnieją tacy ludzie. Oni w chwili obecnej nie mają swojej opcji, nie, bo ci ludzie nigdy nie zagłosują na Solidarną Polskę, bo Solidarna Polska zaproponowała ludziom, którzy nie lubią wódki, spirytus. Jeżeli ktoś widział jakieś wady w Prawie i Sprawiedliwości, coś mu się nie podobało, to oni zaproponowali jako alternatywę kondensat. Prawo i Sprawiedliwość w kondensacie. Z tej strony nie ma powietrza, nie ma z tej strony ruchu, ale są ludzie, którzy chcą tego, co im kiedyś obiecywał Donald Tusk i ich oszukał. I ci ludzie nie mają na kogo zagłosować i co, będą głosować na Janusza Korwina-Mikke i Kongres Nowej Prawicy? Ja rozmawiałem z Januszem Korwinem-Mikke i pytałem go, dlaczego atakuje Prawo i Sprawiedliwość. Ale mi powiedział wtedy coś, co mnie wprawiło w pewne osłupienie, bo powiedział, bo jak chcę, żeby na mnie głosowali wyborcy Platformy, to muszę atakować PiS. Ja mu mówię, panie Januszu, to nie na tym polega. Polityka efektywna w opozycji polega na tym, że z określonych pozycji, z określonych pryncypiów, określonych zasad punktujemy rząd i prezentujemy alternatywę. Co teraz będzie się dalej działo? Bo tak, ja rozumiem, że ma pan, bo tak głęboko panu w oczy patrząc widzę, że ma pan jakiś problem z tym jednak mimo wszystko, że zyskał pan ten mandat kandydując z list PiS-u, ale zostanie pan posłem niezależnym, tak? Rozumiem, że są wysyłane jakieś sygnały w kierunku Jarosława Gowina. Zgadza się? Nie, w chwili obecnej wysyłamy sygnały w stosunku do tych Polaków, którzy mają 20, 30, 40 lat i są kompletnie poza polityką. No ale... I z tymi ludźmi będziemy szczerze, pracować. Szczerze, uczciwie i poważnie. Szczerze, uczciwie i poważnie od tych ludzi zaczynamy. Z tym Gowinem będzie jakaś, czy nie? Jarosław Gowin w chwili obecnej jest politykiem Platformy. I on w chwili obecnej, moim zdaniem, nie podjął tak naprawdę ostatecznej decyzji. Przepraszam, żeby... chciałem pana pytać, czy pana środowisko razem ze środowiskiem Jarosława Gowina to są bliskie sobie środowiska? To są środowiska, które na poziomie programowym i na poziomie ideowym są sobie pewnie bliskie. Tylko, że ci ludzie w chwili obecnej są cały czas w Platformie Obywatelskiej. I myślę, że ani pan redaktor, i ja scenariusze i tak spekulować, że gdyby Gowinowi się noga powinęła w Platformie Obywatelskiej i on z Platformy Obywatelskiej będzie musiał odejść, bo... Nawet nie jest kwestia tego, czy mu się noga powinęła, bo on to, co robił w ostatnich tygodniach, w ostatnich miesiącach, jeszcze jako minister sprawiedliwości i potem jak tym ministrem przestał być, to nie była polityka schodzenia z drogi Donaldowi Tuskowi. To zderzenie, które oni mieli w sprawie kwestii związków partnerskich. To moim zdaniem był moment, w którym Jarosław Gowin zobaczył, że jego już po kolejnych wyborach w Platformie nie będzie, zwłaszcza w Platformie, która straciła prawie połowę poparcia, która straciła 4 na 10 wyborców w stosunku do wyniku z 2011 roku i tego, co w chwili obecnej ma w sondażach. I to jest dosyć jasne i ewidentnie dla wszystkich w PO. Dobrze, kogo czyli będzie pan sobie posłem niezależnym w tym Sejmie, który będzie zakładał stowarzyszenie najpierw, tak? Który będzie animował pewien ruch polityczny. Ruch polityczny, który ma się odwoływać do tych ludzi, dla których te postulaty, które głosiła Platforma, a nawet te punkty programowe, które Donald Tusk miał w swoim exposé z 2007 roku, 195 obietnic. A co jest dla pana teraz największym zagrożeniem? Marginalizacja? Ale zagrożeniem dla kogo? Dla pana. No, nie będzie pan już w PiS-ie, będzie pan samodzielnym, niezależnym posłem, samorządem, który będzie jednostką, tak? Rozumiem. Ja nie jestem i nie będę jednostką. My w czwartek pokażemy Polakom, założycieli Stowarzyszenia Republikanie, pokażemy ludzi, z którymi zaczynamy, pokażemy nasz program, a jeszcze w czerwcu... Są znane nazwiska? Mogę w tym momencie wymienić m.in. wiceprezes naszego stowarzyszenia Annę Streżyńską. Mhm.
Byłam szefową Urzędu Komunikacji Elektronicznej, a poza tym to są ludzie, którzy reprezentują określone stowarzyszenia, określone inicjatywy, określone organizacje, ale są to ludzie, którzy nie są osobami pierwszej czy drugiej linii polskiego życia politycznego, polskiego życia publicznego, bo to jest bardzo zamknięta sfera. Czy z PJN-u do pana dzwonili po tym, jak się dowiedzieli, że pan występuje z PiS-u? Miałem kontakt z politykami partii PJN. Kontaktowali się ze mną. Praktycznie mało było takich osób, które się nie odzywały. I ludzie z Solidarnej Polski, i z PJN-u, i ludzie, którzy można powiedzieć, czują, że już mentalnie są poza Platformą Obywatelską. Ci ludzie... ludzie, którzy mentalnie są poza Platformą Obywatelską, ale są w Platformie Obywatelskiej, tak? Moim zdaniem w najbliższym czasie Platforma straci posłów. I moim zdaniem w najbliższym czasie Platforma Obywatelska będzie musiała dokupić z ruchu Polikota albo z SLD, pewnie z ruchu Polikota, bo są tańsi, żeby utrzymać większość. I to jest sytuacja, która będzie istotną jakościową zmianą, bo ci ludzie, którzy widzą, że Platforma się rozsypała, ona się rozsypała i to jest tak, jak powiedziałem w jednym z wywiadów, to jest pociąg, który póki jedzie z górki, to wagoniki jadą razem, ale wiele osób wie, że już jest w tej części odczepionej składu. I ci ludzie w chwili obecnej zastanawiają się, co dalej. Jak dalej funkcjonować w polskiej przestrzeni publicznej i w polskiej polityce. Ile godzin minęło od ogłoszenia przez pana tej decyzji? Ponad doba już chyba jest, tak? Ponad doba, tak. Jak pan się czuje? No, czuję się jak osoba, która ma przed sobą wielkie wyzwanie, bardzo poważne wyzwanie, jako osoba, która wzięła się za bardzo poważny projekt i projekt, który jest ryzykowny, bo rzeczy, propozycje programowe, które chcemy zaproponować, które zaproponujemy w czwartek, to są bardzo odważne propozycje. I to są propozycje, których forsowanie przez taką formację, która ma 30 parę procent w sondażach Prawo i Sprawiedliwość, byłoby bardzo trudne. Ale jeżeli te rzeczy, które proponujemy, zostaną dobrze przyjęte przez Polaków, a co do zasady z większością z nich nikt nie próbował, to mamy nadzieję, że chociażby jednym z podstawowych efektów tego, co robimy, będzie przyjęcie przez duże formacje tych naszych propozycji programowych. Nie ma osłabiać PiS-u, nie ma osłabiać prawicy. Ma służyć temu, żeby odsunąć od władzy Platformę Obywatelską i Donalda Tuska. Jeżeli ktoś uważa, że Prawo i Sprawiedliwość osłabi propozycja likwidacji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i wprowadzenie emerytury obywatelskiej, likwidacja w ogóle podatku PIT i zastąpienie go podatkiem od funduszu płac i kilku tego rodzaju propozycji, które będą pokazane, przeliczone i argumentowane. Jeżeli ktoś uważa, że my w tym momencie z tym elektoratem, do którego mówi, który przekonuje Jarosław Kaczyński i Prawo i Sprawiedliwość, chcemy iść z tego rodzaju przekazem, to moim zdaniem się myli. Ponieważ to są rzeczy, których chcą ludzie, których ja znam w Warszawie, w Poznaniu, w wielu miejscowościach, z którym się spotykam, z ludźmi, którzy uczestniczą w pracach naszego stowarzyszenia. Co żona w domu powiedziała, jak się dowiedziała, że pan występuje z PiS-u? No, powiedziała, żebym był dzielny. I powiedziała, że to jest bardzo poważna decyzja, ale że mogę liczyć na jej wsparcie, że ma do mnie zaufanie, że no bardzo, że miałem ku temu poważne powody. Jednocześnie to jest osoba, która darzy dużą sympatię wielu moich kolegów, koleżanki, bo zna ich nie tylko z telewizji, zna ich osobiście. I to jest osoba, która pierwsza by mnie punktowała, gdybym się zachował nie w porządku w stosunku do tych ludzi. Bo to są też rzeczy tak po ludzku, podstawowe, tak jak to, że byli ludzie, którzy mnie namawiali, żebym przez media występował z Prawa i Sprawiedliwości. Ja uznałem, że nie, że muszę... A kto pana do tego namawiał, żeby przez media? No, różne, że tak powiem, osoby, bo kwestia... No co, przypalany żelazkiem też pan nie powie kto? Nie, no to nie jest jak gdyby istotne dla tych rzeczy, które teraz nie, robimy, no to które istotne, będziemy robić. To jest istotne, które będziemy robić. To są ludzie, którzy za wszelką cenę chcieliby temu Prawo i Sprawiedliwości dokopać właśnie w taki to sposób. To nie jest kwestia dokopania, tylko są ludzie, którzy uważają, że tak brutalne są gry. A nie są reguły. Są. Tak jak mi na przykład niektórzy mówili, jeżeli bym powiedział z dużo większym wyprzedzeniem,
że podjąłem jednoznacznie decyzję o zaprzestaniu bycia członkiem Prawa i Sprawiedliwości, to pierwsi zaatakowaliby mnie moi koledzy. To jest innego typu sytuacja, bo to jest tak, że o tym, że pan z tego PiS-u będzie odchodził, to już się mówiło tam od jakiegoś czasu, prawda? Pan cały czas zaprzeczał. Szedł pan w zaparte, że nie odchodzę. No co, dziennikarze mnie mieli wypisać? Powiedziałem, że nie dam się mediom wypisać. Ja rozumiem, że byli ludzie, którzy pana zatrzymywali, tak? Byli ludzie, którzy mnie zatrzymywali. Byli ludzie, którzy mówili, że to będzie strata dla Prawa i Sprawiedliwości i że... krótko mówiąc, będę miał co robić, jeżeli będę spokojnie czekał na to, że się w jakiejś mierze... Bo partia ile czasu pan sobie daje na ten projekt? Dwa i pół roku. Ale po drodze jest ileś punktów weryfikacyjnych. Mam nadzieję, że się w tym studiu spotkamy wcześniej niż za 2,5 roku. Panie redaktorze, z przyjemnością. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dzisiaj naszym gościem był poseł... już nie PiS-u. Republikanin. Przemysław Wipler. Dziękuję bardzo. Dzięki.